Witajcie. Cześć. Nadszedł czas, że znalazłem czas, wreszcie przyjechałem stależować ten ugór, który tutaj kiedyś wyrywaliśmy, te drzewa, sosny. No nawet ciekawie to idzie. Trochę dziury, te kopce, dołki takie po tych korzeniach wyrywałem. Byłem rano manitu tutaj to porównać, ale no to się nie da nigdy tak do zera, zawsze zostanie trochę. Jeszcze trochę się wyrówna. Ale no za talerzówką jest ładnie, już bardzo naprawdę jest zmielone dobrze, także myślę, że jak to się przyjedzie zaorać, to będzie już kicio. Tak jak powinno być. No, a tutaj no takie wycinanie też, kręcenia dużo, bo tutaj żyto już posiane, była wcześniej kukurydza, jak mówiłem. A już czasu brakło, już jest noc, ale my się nie poddajemy. Ja lubię w nocy nawet robić, powiem wam. Co można robić? W nocy się fajnie robi. Światełka jak są. A właśnie LEDy właśnie założone. Bo tam kiedyś pytaliście, czy założyłem te LEDy. No dołożyłem, bo te szóstki jeszcze dwa LEDy. Oprócz tych oryginalnych halogenów dołożyłem z tyłu dwa LEDy. Oj, dziura. Nie wiem, możecie ocenić, jak to tam widać. Pamiętajcie, że jest szyba przyciemniana trochę i też to trochę pogarsza w nocy. W dzień jest fajna sprawa, ale w nocy trochę przyciemnia jednak. No, ma swoje plusy i minusy taka szyba. Z początku mnie to bardzo denerwowało, chciałem zerwać tą folię całkowicie, jakoś się przyzwyczaiłem. A tutaj właśnie też taki temat jest, że tutaj, gdzie jedziemy, wydeptana jest droga. Zgadnijcie, kto ją tu wydeptał. Tam idzie normalnie droga, na mapach jest dojazdu do Pultaka, do lasu tam dalej idzie zwykła droga polna, a tutaj ja kiedyś woziliśmy obornik na dwa rozrzutniki tandemem i ja dwuosiowym jeździłem akurat wtedy. Tak patrzę sobie, taki ugór stoi równiutko, a droga była bardzo rozwalona, teraz zrobili, trochę lepsza jest. Sobie tak pomyślałem, że przejadę, będzie lepiej, będzie dużo szybciej. No i tak droga się przyjęła do tej pory. Ludzie jeździli, ale się skończy. Jak stworzyłeś to, to możesz zniszczyć. Teraz talerzowałem, jak Grzesiek tam wywali bruzdę pługiem, to już się skończy jeżdżenie, bo później będą na pewno ludzie się burzyć, że drogi nie ma. Jak to było? Im mocniejsza terenówka, tym dalej ciągnik musi jechać, tak? Tak. A swoją drogą tak to mnie dawno w kabinie na vlogu nie było. No. Zawsze coś na zewnątrz trzeba ogarniać. A ja wezmę moim sposobem, jak zwykle. Wezmę kółko, odbezpieczę zapadkę. Znaczy nie, w Ibisie nie ma zapadki, w Ogelnocie była. To już stare dzieje. Wezmę je do przodu, tylko przerzucę, tak jak ono potrafi czasami przy orce samo złapać, uciec. I wezmę, wyryję bruzdę tam, gdzie był wjazd, wyjazd, żeby mi tam nikt nie wjeżdżał, bo później nauczą się, albo nawet zobaczą, że kukurydza będzie mała, rządki między koła, ale nie ma jeżdżenia, no. Jak jest po kolana i będą się zamieszać. Jak jest pole, to pole, no. Sam zacząłem, sam skończę to. Dokładnie. Ale my tutaj może trochę w innym temacie tym razem. We wcześniejszym filmiku mówiłem, że zrobimy live'a gdzieś niespodziankę, taką można powiedzieć na 30 tysięcy subów, ale nastały takie okoliczności, że live'a zobaczycie dzisiaj. Jak to u nas się tak wszystko zmienia szybciutko. Dużo się u nas zmienia, widzicie, no czasami coś powiem, a to się wszystko przeciwnie obraca w bardzo szybkim tempie. I śmiało mogę mówić, że dzisiaj, no bo to wszystko jest już dobrze zaplanowane. Zobaczycie to, co mówimy teraz dzisiaj i dzisiaj będzie live. Taki pewny trochę. Będzie live przetestować. Gdzieś o 20 najszybciej. Być może to będzie później. 21, 22, nie wiemy, ale musimy zrobić live'a, zobaczyć jak to będzie wyglądało wszystko, jak sprzęt tutaj będzie współpracował, jak to ogólnie obsłużyć, żeby wiedzieć na przyszłość. Bo nie mogę jeszcze nic zdradzić, ale szykuje nam się ciekawy temat. Też powinniście się cieszyć z tego, być zadowoleni, bo będzie, może być czego? Naprawdę ciekawie na kanale. W ogóle teraz mamy dużo prac, dużo będzie filmików. Tak, przyszły tydzień mamy już też ostro zaplanowany. Szykujcie się śmiało, że tam będzie moc. No, jeszcze mamy taki cichy plan, że jak wrócimy z talerzowania, ciągnik jest fajnie rozgrzany, zrobimy przegląd. Będzie zmiana olejów.
filtrów i to będzie nagrane wszystko, tak jak podobnie w Manitou było. A jest dobra okazja, bo naprawdę od rana ciągnik nie stygnie, dobrze rozgrzane wszystko, wchodzimy do garażu, wjeżdżamy. Chwila, moment. A tu nie ma tyle roboty co przy Manitou, bo przy Manitou to jest zabawa, no. Ani tego, jakoś nie przepadam za tym, ale wolę jednak robić to przy ciągniku jak przy Manitce, bo tam jest... Dostęp lepszy chyba mi się wydaje. Dostęp lepszy, no mniej jest filtrów ogólnie jest mniej tych różnych tutaj tematów do zrobienia. Oleju jest o wiele mniej litrów ogólnie, ale no wszystko trzeba zrobić, jak sprzęt ma chodzić, to trzeba o niego zadbać. Dokładnie. Porozwalać wszystko to jest bardzo prosto, ale później z tego wyjść albo zapłacić to już kieszeń boli, albo nie ma komu i to tak. Mówiliśmy tam o jakichś różnych godzinach, ale jak będzie tyle filmików, to będą się pojawiały naprawdę w różnych godzinach zaskoczenia. Czasami tak jak na przykład ten. Także... Ale jednak to będą popołudniowe godziny, jeżeli tak w tygodniu. No. Te... Może gdzieś tam weekendowo bym się pokusimy gdzieś z rana, ale to też możecie dać znać, jak tam wam pasuje. Dziura! Ale jakoś tak myślimy, że to będzie takie najlepsze rozwiązanie. Też nie chcemy tych filmików nie wiadomo ile przetrzymywać, żeby tam dawać jeden tygodniowo, bo to nagramy filmik i za 4 tygodnie go zobaczycie, bo to później się wszystko tak już miesza, już piszecie załóżmy jakieś pytanie, to już się gubi człowiek, co to jak było, kiedy, gdzie, co i jak. A ja tak nie lubię też. Po kolei, tak jak było. A jak będzie live, to tam piszcie na czacie, na pewno będziemy odpowiadać, pogadamy sobie na spokojnie. To będzie dla nas coś nowego, ale na pewno też będzie łatwiej, jeśli będziecie tam jakąś aktywność swoją wyrażać. Bo tak sami do siebie to gadać będzie na pewno ciężko. No live właśnie, zobaczymy. Dlatego robimy próbę. Tak. No, a my tutaj już idzie pomału to. Czy pomału, szybko, pomału, no bywa. Ale też kawałeczek kręcenia trochę jest, bo to akurat... Nie wiem. Tak odstaje i... To nie jest live. A zapytałbym z chęcią, chcecie wyjść na zewnątrz zobaczyć? Ja myślę, że chcecie. To wyjdziemy. Wyjdziemy. Pokażemy LEDy jak świecą. Talerzówkę, ciągnik to już mieliście okazję we wcześniejszych filmach. To był nasz w sumie drugi vlog, dobrze pierwszy ja mówię? Pierwszy z kabiny, dokładnie. Pierwszy z kabiny, ogólnie drugi na kanale vlog z tym sprzętem. Ale to już tam nie ważne. Po było talerzowane, ale... O kurde, ale huku. No, zawieszenie kabiny aż po dupie dostała, aż dobiło tam do oporu. O, tak to jest, a tu już po stależowanym się jedzie elegancko. Następnym razem będzie lepiej. Następnym razem przyjadę kamazem. Tak, tak. W kabarecie jakimś kiedyś było. No dobra, dojadę tu do końca, wysiądziemy zobaczyć. W sumie ja też, ciekawi mnie jak to w nocy wygląda. Jak zaczęliśmy, tak nie chodziłem po polu jeszcze. Ale równo jest, to jest najważniejsze, że jak będziemy orać, nie wiem czy będzie filmik z tego, czy nie będzie, ale coś tam dokleimy. Tak, sobie możesz go pozwolić. Zobaczymy, coś się może doklei, dobra. No. Ale fajnie pachnie. Lubię taki zapach tej ruszonej ziemi, no naprawdę. Czuć to, no, że się zaczyna. Fajnie te ledziki świecą. Może na kamerze tego nie widać dobrze, ale robią robotę. Widać chyba, że jest takie bielsze to światło. Bielsze jak bielsze, no ale no jednak no od tej strony nie ma co mówić. To trzeba pod światło, znaczy od światła, ze światłem, bo my pod światło stoimy. Ale... Smugi robią w kamerze, to tak nie. Ten zapach fez lubię. Ja kiedyś, jak młodszy byłem, co ja się hektarów ugorów nalikwidowałem, dojcwarłem tylko talerzówka, pług i poszedł. To wszystkie tam takie, co były łatwiejsze do uprawy, bez jakichś tam krzaków się wzięło te ugory. A jak chcecie zobaczyć jaki dojcwar, to na pierwszych filmach. Tak, to jest historia już. Wszystko zapraszam. Można jeszcze zobaczyć. No. Nie wiem, jak jakieś jaskiniowcy, tylko w tym polu i w polu, jak nie w polu, to gdzieś tam jeszcze, to w trasie. Biegu zjedzą, polecą dalej. Dobra, trzymajcie się jeszcze, może
trochę dalej odejdziemy. Zobaczymy. Nie, no to już nic nie widać. Cały ten widok. To cześć. Na razie.